لأن كل ما أخذه على عاتقه قد افتدي وحرر وخلص. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن محبة الله لا تعرف الحدود، ويمكننا أن نكتشف علامات جديدة على الدوام تشير إلى اهتمامه بنا، ولا سيما برغبته بأن يبلغنا ويتقدمنا، لأن حياتنا بأسرها قد وضعت تحت نظر الله الذي يحبنا. Kiedy serdeczne powitanie do pielgrzymów języka arabskiego, zwłaszcza tych, którzy przybyli z Bliskiego Wschodu, drodzy bracia i siostry, nie zapominajmy nigdy, że Bóg odczuwa miłosierdzie i miłosierne współczucie wobec nas, ponieważ zna nasze słabości. Dlatego otwórzmy się na Niego i przyjmijmy Jego łaskę. Niech Pan Wam błogosławi. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لا ننسين أبدا أن الله يشعر بشفقة كبيرة تجاهنا، لأنه يعرف ضعفنا. لننفتح عليه إذا ونقبل نعمته. ليبارك من رب. سامع ركلام؟ Radio Tok FM. Pan. Ojcze Święty, prosili w Polsce, 10:40, a mieszkanie Gdańska. Pragną złożyć Waszych wniosków miłości. Szefowie dyplomacji USA i Rosji uzgodnili wstrzymanie działań bojowych w Syrii. Ma ona obowiązywać od poniedziałku. W tym roku w Puszczy Białowieskiej wycięto ze względów bezpieczeństwa 7 tysięcy drzew, informują Lasy Państwowe. Amerykański rząd apeluje o zaprzestanie użytkowania smartfonów Samsung Galaxy Note 7 wszystko przez baterie, które po przegrzaniu mogą zapalić się lub wybuchnąć. Więcej informacji o 11:00. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego.